jak wszyscy Państwo wiecie i czego doświadczacie i obserwujecie na co dzień, jesteśmy świadkami wojny bez precedensu. Jesteśmy świadkami potężnego cywilizacyjnego zderzenia, które dzieje się wokół nas. Z jednej strony w tym cywilizacyjnym zderzeniu występuje naturalny ład społeczny, naturalne prawo, naturalny porządek rzeczy. Z drugiej strony mamy do czynienia z przewrotem, z rewolucją, która stara się pochłonąć to wszystko, do czego przyzwyczajone były pokolenia i do czego przyzwyczajona była nasza ojczyzna i w czym żyliśmy i w czym wzrastaliśmy przez pokolenia, aby przekazać to naszym dzieciom. Obserwując te zjawiska, a często też na co dzień w ramach swojej pracy, spotykając się z tym jako przedstawiciele środowiska akademickiego, jako ci, którzy chociażby w Instytucie Ordo Iuris na co dzień borykamy się z owocami tego przewrotu, widzimy wyraźną potrzebę, żeby rzucić takie obszary światła, które ujawnią i naświetlą podstawowe prawidła tego przewrotu i tej przemiany, której owoce obserwujemy, a często nie rozumiemy źródeł, z których one płyną. Stąd pomysł na spotkania w prawdzie. I rzeczywiście to ten pomysł, który wyrósł w środowisku tej szkoły, Katolickiego Zespołu Edukacyjnego imienia księdza Piotra Skargi, który wyrósł w takim gronie ksiądz dr Sylwester Jesz, pani dyrektor Anna Żak, dr Paweł Milcarek, dr Artur Górecki, Sławek Komuda czy Tadeusz Płużański. Ten pomysł był pomysłem właśnie rzucania świateł. Co dwa tygodnie oświetlenie kolejnego obszaru naszej współczesności. Co dwa tygodnie rzucenie kolejnego snopu światła, który pomoże nam zrozumieć te procesy, które zachodzą we współczesnym świecie, ich źródła i ryzyka, jakie stoją przed nami. Ale to nie wszystko. Pozwolą nam również zobaczyć, że możemy z tym procesem walczyć, że możemy ten proces powstrzymać, ponieważ my, chrześcijanie, katolicy, doskonale wiemy, kto jest zwycięzcą. I doskonale wiemy, że żaden proces nie jest nieuniknionym procesem dziejowym. Doskonale wiemy, że to, co wydaje się czasami być machiną dziejów, machiną postępu, nie jest nieodwracalne. A zatem tam, gdzie dzisiaj atakowane jest małżeństwo, atakowana jest rodzina, atakowane jest życie, atakowane jest prawo własności, atakowane jest to wszystko, w czym żyły całe pokolenia, można przywrócić do ładu i do naturalnego porządku. Ale żeby to było możliwe, to my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, którzy spotykamy się w czasie spotkań w prawdzie, musimy zrozumieć, o co w tym chodzi. Dzisiaj mamy szczególną okazję, żeby jako organizatorzy tego wydarzenia, czyli nie tylko Katolicki Zespół Edukacyjny księdza Piotra Skargi, ale też Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, również kwartalnik Christianitas i jego środowisko oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, zaprosić Państwa do wysłuchania inauguracyjnych wykładów w czasie spotkań w prawdzie. Pierwszy z tych wykładów wygłosi pan profesor Jacek Bartyzel, znany Państwu zapewne z bardzo wielu wykładów, z bardzo wielu publikacji. Historyk idei, teatrolog, filozof polityki, publicysta, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Do niedawna, jeżeli rozumiem, teraz po restrukturyzacji następują jak wszędzie na uniwersytetach zmiany. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, autor kilkunastu książek, kilkuset artykułów naukowych, publicystycznych, takich jak Nic bez Boga, Nic wbrew tradycji, Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności. Ale to, o czym wszyscy też wiemy, człowiek, który jest autorytetem konserwatywnym dla wszystkich środowisk konserwatywnych Polski. I z koreferatem po wykładzie pana profesora, pan redaktor Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, reżyser, producer filmowy i telewizyjny, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda, współautor, producent kilku cykli telewizyjnych w telewizji publicznej, w telewizji CW Historia, Puls, Polsat, autor ponad 30 książek, które doczekały się 19 wydań zagranicznych w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, chorwackim, bułgarskim,
laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych. Odznaczony przez prezydenta Węgier rycerskim krzyżem zasługi. Uhonorowany medalem europejskim węgierskiej wszechnicy wolnych mediów. Znacie Państwo pana redaktora wszyscy. Zapewne nie trzeba przedstawiać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pan redaktor ze swoim koreferatem odniesie się do wykładu pana profesora, a my potem wszyscy będziemy mieli okazję, żeby zadać pytania, żeby wejść w dyskusję, bo tak jak mówił ksiądz dr Sylwester Jesz, to jest spotkanie. Po wysłuchaniu chcemy w nim wziąć udział aktywnie i wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do takiego aktywnego udziału, do zadawania pytań i do uczestnictwa w tej trzeciej części dzisiejszego spotkania, jakim będzie właśnie dyskusja i pytania. Szanowni Panowie, zapraszamy do naszego stołu prezydialnego. Za wysoko dla mnie. Proszę, żeby bardzo blisko usta. Proszę. Blisko usta do mikrofonu, bo on był łapie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na ten wykład księdzu dyrektorowi, panu prezesowi, a państwu za przybycie. Proszę Państwa, tak jak z organizatorami tych odczytów zostało uzgodnione, mój wykład będzie dotyczył jakby intelektualnych źródeł tej rewolucji, która właśnie aktualnie się toczy, o której wspominał pan doktor Kwaśniewski. Rewolucji, która w odróżnieniu od wszelkich dotychczasowych koncentruje się na sferze ludzkiej obyczajowości, na sferze płciowości i w sposób, można by powiedzieć, frontalny atakuje już samo pojęcie natury ludzkiej, samą zarówno biologiczną, jak i duchową istotę człowieka. Jeżeli pokrótce wspomnimy, czego dotyczyły rewolucje poprzednie, to możemy powiedzieć tak, że pierwsza rewolucja nowożytna, czyli rewolucja protestancka, uderzyła w Kościół przede wszystkim, w jego doktrynę, w jego dogmatykę. I zerwała także jego jedność. Rewolucja druga, której taką matrycą była rewolucja francuska, ale w ślad za nią oczywiście następowały także inne, uderzyła w system polityczny i społeczny. Społeczeństwa tradycyjnego, tak, w monarchię, w ustrój stanowy, w cały właśnie ustrój polityczny. Rewolucja trzecia, czyli bolszewicka, no i te, które w tym samym komunistycznym duchu następowały po niej, zaatakowała oprócz oczywiście także pierwszego i drugiego obszaru poprzednich rewolucji, bo te też toczyła, ale zaatakowała przede wszystkim zgodnie ze swoją materialistyczną wizją historii,
we własność prywatną, jako, jako no, fundament organizacji życia społecznego. Więc to była jakby specyfika każdej z tych rewolucji, a czwarta, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, uderza już w samą ludzką naturę, koncentrując się na przede wszystkim na tej tożsamości biologicznej, tożsamości płciowej człowieka. Skąd i dlaczego to się wzięło? Tak? Dlaczego to przesunięcie zainteresowało? Nie odnosząc się już do może tych najstarszych rewolucji, ale do tej, która poprzedza obecną, no, była ona, ta trzecia jakby chronologicznie rewolucja, była ona kierowana poglądami, myślą Karola Marksa i jego następców, czyli tak zwanym marksizmem. Dla potrzeb do naszego wykładu trzeba wspomnieć przynajmniej o jednej rzeczy, jeśli chodzi o ideologię marksistowską, którą też dla tutaj takiego odróżnienia możemy w skrócie nazwać starą lewicą. Otóż tym, co właśnie jest takim clue marksizmu, była owa wspomniana już przeze mnie materialistyczna interpretacja historii, która opiera się na rozróżnieniu dwóch jakby warstw rzeczywistości. Znaczy tą pierwszą i prymarną, zdaniem Marksa, warstwą rzeczywistości jest warstwa ekonomiczna, gospodarcza. Ona jest określana mianem bazy. Tak? Czyli baza to jest całokształt sił wytwórczych, tak zwanych, które organizują życie gospodarcze i które wpływają za pomocą środków produkcji na stosunki produkcji. Jest to zarazem podział stricte antagonistyczny, to znaczy w każdej formacji historycznej zawsze są dwie antagonistyczne klasy społeczne, które, dwie główne antagonistyczne klasy społeczne, które ze sobą są w nierozwiązywalnym konflikcie, czyli klasa właścicieli środków produkcji i ci, którzy są, czy to no, jak w formacji starożytnej, niewolnikami, czy to poddanymi, chłopami pańszczyźnianymi, czy proletariuszami, robotnikami w formacji kapitalistycznej. To, co się dzieje w sferze właśnie tej ekonomicznej, gospodarczej, przesądza o wszystkim innym. Tak? Przesądza o tym, jaka będzie panująca kultura, jaka będzie panująca ideologia, jaki będzie system polityczny, jakie wierzenia religijne będą panowały, czy w ogóle będą panowały. Jaka będzie sztuka, nauka. Wszystko to tworzy sferę tak zwanej nadbudowy. Czyli w historii, zdaniem Marksa, zachodzi właściwie pewien wręcz automatyzm. To znaczy, jeżeli zmienia się formacja społeczno-ekonomiczna, to znaczy, jeżeli jakaś klasa obali poprzednią klasę w roli tego hegemona,
klasowego, który posiada owe środki produkcji, to wówczas właściwie jako automatycznie nastąpią przemiany w nadbudowie, takie, które będą usprawiedliwiały panowanie tejże właśnie klasy. Czyli na przykład, jeżeli nastąpi rewolucja burżuazyjna, taka jak francuska, no to wówczas, jeżeli nastąpi zmierzch klasy feudałów, czyli których podstawą panowania jest własność nieruchoma, ziemska, a która zdaniem właśnie marksistów wyzyskiwała chłopów pracujących na tej ziemi, jeżeli ta klasa feudalna zostanie obalona w rewolucji burżuazyjnej właśnie przez burżuazję, która posiada własność ruchomą, kapitał finansowy, to wówczas zmieni się także kultura, prawda, z kultury feudalnej na kulturę burżuazyjną. Czyli tak, żeby już to plastycznie trochę uprościć, w epoce panowania feudałów na przykład będą wychwalani rycerze w eposach rycerskich, tak jak pieśni o Rolandzie czy tym podobnych, a w epoce panowania burżuazji pojawią się nawet nowe gatunki, na przykład powieść, w której bohaterami będą dzielni przemysłowcy, odkrywcy, industrialiści itd. I tak samo automatycznie taka zmiana powinna nastąpić po rewolucji socjalistycznej, tak? Kiedy proletariat aspirujący do roli nowego hegemona obali panowanie burżuazji, to wówczas cała sfera nadbudowy też powinna właściwie automatycznie stać się odpowiadającą tej nowej sytuacji klasowej opiewać proletariuszy i służyć proletariuszy. W związku z tym wszystko to, co w dawnych wiekach usprawiedliwiało i w dawnych formacjach, zdaniem marksistów, usprawiedliwiało panowanie, czy to najpierw feudałów, a później burżuazji, powinno właściwie zniknąć, tak jak właśnie znika coś, co po prostu przegniło, więc się rozpada. A między innymi, a właściwie może nawet w szczególności, powinno się tak stać z religią. Tak? Zdaniem Marksa religia jest takim najsilniejszym elementem nadbudowy, które właśnie służy utrzymywaniu mas ludowych, mas wyzyskiwanych w posłuszeństwie wobec klasy panującej, wobec także jej instytucji politycznych, które też są właśnie prostym przełożeniem tej instytucji politycznej, tego panowania klasowego. Religia uczy posłuszeństwa wobec władzy, tak? Święty Paweł pisze o tym, prawda, bardzo wyraźnie w liście do Rzymian w rozdziale 13. Natomiast ta nowa klasa zwycięska
będzie już świadoma tego, że religia, no to są właśnie te takie kajdany duchowe, jakby, znaczy się w cudzysłowie duchowe, no bo w materializmie marksistowskim nie ma materii i ducha, tak? No, to jest tylko jakaś subtelniejsza może postać materii, jaką jest świadomość, ale ta nowa klasa będzie rozumiała, że oczywiście to, co jest głoszone przez duchownych, jest fałszem po prostu, tak? Że, no, że Boga po prostu nie ma, prawda? Że jest to wymysł człowieka, że samo pojęcie Boga i wiara w Niego jest jednym z, właśnie, może nawet najważniejszym czynnikiem wyobcowującym człowieka od jego własnej istoty, że to właśnie człowiek powinien czuć się Bogiem dla siebie. Więc religia, która jest tą, jak Marx mówił, jestem opium dla ludu, no, później no, Lenin to wiedział, że tak do prostych muzyków rosyjskich to mówienie o opium to może być trochę abstrakcyjne, więc tak bardziej zrozumiały dla ludu rosyjskiego sposób powiedział, że to jest gorzałka dla ludu. No, co to jest gorzałka, każdy Rosjanin wie. No. Więc po prostu ta nowa klasa nie da się już oszukiwać, religia też po prostu obumrze. I to właśnie, te dwie rzeczy, czyli przekonanie, zresztą ze sobą ściśle związane, prawda? To przekonanie, że no, z jednej strony nadbudowa jest prostą pochodną bazy, prawda? Czyli jak się zmienia baza, jak się zmienią stosunki produkcji, to nadbudowa natychmiast musi się dostosować. Oraz to, że właśnie ten jakby najsilniejszy, najmocniejszy element nadbudowy, jaką jest religia, obumrze w nowych warunkach ustrojowych, no, okazało się tym tą porażką najbardziej widoczną komunizmu. No kiedy rewolucja się dokonała, prawda? Otóż rzeczywistość nie chciała się dopasować do tej teorii, prawda? Nadbudowa, no oczywiście, że pojawili się prokomunistyczni, to nawet często entuzjastyczni, rewolucyjni artyści, intelektualiści i tak dalej, ale też jest zresztą charakterystyczne, że wielu z nich prędzej czy później jednak też popadało w konflikt z tą nową władzą. No, z różnych powodów, chociażby dlatego, że sobie trochę inaczej to wszystko wyobraża. Tak? Można powiedzieć takim symbolicznym przykładem takiej postaci będzie na przykład no, wybitny skądinąd reżyser teatralny Wsiewołod Meyerhold, który stworzył pierwszy, znaczy to się tak nawet nazywało, Teatr Rosyjskiej Socjalistycznej Federacji Rosyjskiej numer 1. No był entuzjastycznym bolszewikiem teatralnym, no a 20 lat później gdzieś w Łagrze go zatłukli, prawda? Więc w ogóle ta nadbudowa nie chciała się dostosować, ale przede wszystkim, co najważniejsze, mimo przecież straszliwych prześladowań, no dość powiedzieć, że w czasie rewolucji 300 prawosławnych biskupów zostało zamordowanych, tak? I to często w niezwykle wyrafinowany sposób. Mimo prześladowań, mimo całej intensywnej propagandy religijnej, słowo bezbożnik brzmiało dumnie, tak, w Rosji sowieckiej.
na przykład czasopismo pod tym tytułem, że religia też nie chce obumrzeć, tak? Że nawet właściwie pojawia się jakby pewien głód wiary, głód religii, tak? Czyli wszystko się nie zgadza, prawda? Fakty nie chcą się dostosować do teorii, tak? No jak mówił, no skądinąd w pewnym sensie poprzednik Marksa, czyli Hegel, jeśli fakty nie zgadzają się z teorią, to tym gorzej dla faktów. No ale ten fakt był oczywiście jednak kompromitujący, prawda? Więc no, tacy oficjalni ideologowie już sowieckiego marksizmu, leninizmu, no próbowali to jakoś tłumaczyć, wymyślili na przykład takie pojęcie dryfowanie nadbudowy. No, co to znaczy? No, tak jak tratwa, tak? Do statku jakoś doczepiona, no to jednak jest tam unoszona tymi falami różnymi, więc może się jakoś opóźniać, w różne strony płynąć. No ale to oczywiście były zupełnie niepoważne wyjaśnienia. Ale to jest właśnie punkt wyjścia do tego, co się dalej stało. Tak? To znaczy do próby przemyślenia w pewnych środowiskach tego problemu, o którym tutaj mówimy. Tak? Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje, chociaż powinno według teorii być inaczej. Co charakterystyczne i co należy podkreślić, tego nie można było zrobić w Związku Sowieckim. Tak? No, tu jednak taki paradoks, że żeby jakby swobodnie przemyśleć ten problem i coś innego zaproponować, to jednak trzeba to było zrobić na tym zgniłym burżuazyjnym Zachodzie, tak? No, gdzie panuje wolność, no wtedy jeszcze panowała, badań naukowych i w ogóle myślenia i słowa, tak do bez czujnego nadzoru partii, prawda? I ten problem został jakby przemyślany właśnie niezależnie od siebie w dwóch miejscach, choć prawie w tym samym czasie, to znaczy w okresie międzywojennym, mianowicie przez przedstawicieli tak zwanej szkoły frankfurckiej założonej w Niemczech oraz jakby indywidualnie przez włoskiego komunistę, który się nazywał Antonio Gramsci. No i właśnie o tej szkole frankfurckiej i o Gramscim będę Państwu teraz starał się coś powiedzieć. Więc co zresztą od razu chcę podkreślić, ta reinterpretacja, choć niezależnie od siebie, właściwie szła w tym samym kierunku. To znaczy podobne były wnioski, do jakich dość. Więc co to była najpierw szkoła frankfurcka? Szkoła frankfurcka to jest takie oczywiście potoczne określenie Instytutu Badań Społecznych przy Uniwersytecie imienia Goethego, który został założony na początku lat 20. ubiegłego wieku we Frankfurcie nad Menem. Początkowo właśnie szkołą kierowali tacy ortodoksyjni marksiści, w tym węgierski uczestnik zresztą także rewolucji węgierskiej, filozof Georgi Lukács. Natomiast już wkrótce drugim dyrektorem tej szkoły został Max Horkheimer, a obok niego drugą czołową postacią tej szkoły był Theodor Adorno. Szkoła ta funkcjonowała formalnie do 1933 roku, no bo dojście do władzy
Hitlera, ustanowienie reżimu narodowo-socjalistycznego spowodowało jej zamknięcie. No właśnie powód był prosty. Właśnie wszyscy przedstawiciele tej szkoły byli Żydami, tak? No więc dlatego została ona zamknięta. Skutkiem tego była emigracja przedstawicieli tej szkoły gremialna do Stanów Zjednoczonych. No, ta emigracja akurat im na dobre wyszła, to nie znaczy, że światu, tak? Dlatego, że tam znaleźli nie tylko nowe miejsca pracy, ale no, szersze audytorium i szersze możliwości oddziaływania. Co więcej, po II wojnie światowej okupujący Niemcy, właśnie alianci, wszystkim Amerykanie, wpadli na bardzo tragiczny w skutkach, powiedziałbym, pomysł, żeby reedukację Niemców, tak, żeby zrobić z nich, żeby ich zdenazyfikować, tak, ich zrobić z nich dobrych demokratów, powierzyć właśnie Frankfurtczykom. A więc część Frankfurtczyków wróciła do Niemiec, no niektórzy pozostali, jak Herbert Marcuse. I właściwie osiągnęli dzięki temu wsparciu amerykańskiemu pozycję no, monopolistyczną w życiu intelektualnym, akademickim. No nie od razu oczywiście, ale z czasem, a zwłaszcza po 1968 roku, można by powiedzieć, że właściwie stali się panami sytuacji, prawda? Znaczy, no właściwie wszelkie inne poglądy zaczęły być rugowane z akademii, rugowane z mediów i tak dalej. Tutaj właśnie no, zapanował nieomal konsensus. A główna idea, jaką Frankfurtczycy w tym zakresie głosili, była taka, że, i zresztą było to właśnie akurat całkowicie fałszywe założenie, że główną przyczyną tego, że Niemcy popadli w amok hitleryzmu, była ich autorytarna osobowość konserwatywna, tradycyjna, oparta na religii, posłuszeństwie wobec władzy, wobec rodziców, wobec szkoły. I w związku z tym, aby wyleczyć Niemców z nazizmu, trzeba ich wyleczyć właśnie z tych wszelkich autorytarnych, czyli właśnie w istocie nie tylko przednazistowskich chronologicznie, ale zupełnie innych niż nazizm zasad i wartości. I w szczególności takim nadwornym filozofem Republiki już niemieckiej powojennej stał się żyjący zresztą nadal, choć już sędziwy, Jürgen Habermas. Paradoksalnie także głosili oni taką, to właśnie to jest taka idea samego Habermasa, tak zwanego działania komunikacyjnego, która ma polegać na tym, że w tym jego modelu komunikacyjnego społeczeństwa są prezentowane niby to wszystkie racjonalne stanowiska, są dyskutowane, no i dochodzi się do jakiegoś wspólnego rozwiązania. No brzmi to tak na pozór rozsądnie, tylko Habermas sam zaznacza, że żeby osiągnąć jakikolwiek konsens, jakąkolwiek zgodę, no to muszą być pewne konsensualne podwaliny, tak? Czyli trzeba jednak na wstępie, bez dyskusji, przyjąć pewne założenia,
które są jakoby wspólne. No i na przykład to są właśnie takie założenia, które odrzucają to, że istnieje jakaś obiektywna prawda, że ta prawda może mieć no, źródła nie tylko ludzkie, tak? Metafizyczne czy religijne. Czyli ona już z góry wyklucza, tak? Wyklucza z tego, z tej wspólnoty komunikacyjnej właściwie wszystkie, no nazwijmy to, mocne poglądy, tak? Oparte na założeniu o istnieniu pewnych no, obiektywnych zasad, a zwłaszcza tych, które mają ponad ludzki rodowód, tak to powiedzmy. Ale w najbardziej interesującej nas sprawie chodzi właśnie o tę kwestię tej klęski doktrynalnej marksizmu, czy już marksizmu-leninizmu, jaka zaistniała po rewolucji. Otóż no, ci Frankfurtczycy zauważyli i powiedzieli to wprost, że Marx no, pomylił się jednak. Pomylił się co do tej relacji pomiędzy bazą i nadbudową, przeceniając bazę, a nie doceniając nadbudowę. Tak? To znaczy, że jednak nadbudowa ani nie jest prostym wykładnikiem bazy. A poza tym nie jest prawdą, że w każdych warunkach nadbudowa musi być zgodna z, no, powiedzmy, z interesami klasy panującej. No już w samym społeczeństwie czy formacji burżuazyjnej sam Marx i inni marksiści są przykładem tego, że nie musi być zgodna. Tak? No, jest, panuje burżuazja, a głoszą swoje poglądy i zdobywają wpływy ideolodzy jej wrodzy, prawda? Właśnie cała przecież kultura, przynajmniej nowożytna, no powiedzmy może w średniowieczu mniej więcej panowała pewna zgodność poglądów, że no pomiędzy to klasą panującą a kulturą, ale od czasów nowożytności wcale nie ma takiej zgodności, prawda? Mamy wielu rebeliantów, buntowników, rewolucjonistów i tak dalej. Czyli ideologia ma pewną, zdaniem Frankfurtczyków, samoistną wartość, tak? To znaczy ona może właśnie generować zmianę społeczną bez potrzeby zmiany. Bez potrzeby zmiany formacji. Można właśnie sferę kultury wykorzystać do tego, żeby obalić istniejący porządek, aby wprost zniszczyć społeczeństwo burżuazyjne. Czyli trzeba skoncentrować się właśnie na tej sferze nadbudowy, nieustannie podważać panujące zasady moralne, estetyczne, intelektualne i inne, przeprowadzając właśnie permanentną krytykę kultury burżuazyjnej, tak aby ją zniszczyć. To nie ma w zasadzie nawet nic pozytywnego, nawet nie mówi się o tym, co ma być na miejsce tego, ale trzeba wprowadzić tego ducha rebelii, tak nieustannego podważania wszystkiego, każdej prawdy, każdego powszechnie no, panującego przeświadczenia, co dobre, a co złe i tak dalej. Zresztą dlatego ta teoria nazywa się teorią krytyczną bardzo często. Ale tu też trzeba podkreślić jeszcze jeden bardzo ważny wątek,
w tej szkole frankfurckiej, który wynikał z jeszcze innej nieortodoksyjności względem marksizmu, mianowicie łączenia marksizmu z freudyzmem. Tak? Tego dokonał inny przedstawiciel, też postać dosyć znana, Erich Fromm, który właśnie zapoczątkował ten sposób myślenia, który potem rozwinęli inni przedstawiciele tej szkoły, to znaczy taki, który uważa, że sfera popędowa, zwłaszcza popędu seksualnego człowieka, ma zawsze jakąś korelację z sytuacją społeczno-ekonomiczną. I tutaj jakby kropkę nad i postawił taki inny frankfurczyk, który nazywał się Wilhelm Reich, który uważał, że społeczeństwo burżuazyjne, czy w ogóle społeczeństwo tradycyjne, oparte na rodzinie patriarchalnej, małżeństwie monogamicznym i gospodarce prywatnej, jest po prostu społeczeństwem ucisku seksualnego, tłumiącego masy, które pragną mieć te popędy zaspokojone i które w związku z tym są wprawiane w stan nieustannej frustracji, bo nie mogą zaspokoić całkowicie tych popędów, bo są jakieś zakazy. No a szczególną rolę tutaj odgrywa i złowrogą, zdaniem Reicha, organizacja seksualno-polityczna Kościoła, taki spisek odwieczny, zawiązany właśnie pod nazwą Kościoła, opierający się na mistycznej filozofii moralnej, której celem jest wytępienie rozkoszy seksualnej człowieka, a zatem zmniejszenie ludzkiego szczęścia na ziemi. I wszystko to jest w interesie tej burżuazyjnej klasy panującej, która chce mieć posłusznych, ludzi posłusznych, a zatem od początku tłumi wszelkie przejawy seksualności i zwłaszcza, to uwaga, jest położony tutaj nacisk na dzieci. Tak? Jest to upośledzenie genitalnej seksualności małego człowieka, a więc na przykład ci źli rodzice, kościół, nauczyciele zabraniają dzieciom się masturbować. No i takie dzieci, które się nie mogą rozładować w ten sposób, to potem popadają we frustrację, no i wtedy wpadają w sidła faszystów, którzy im każą popychać Żydów do komory gazowej. To jest właśnie taki prosty związek. Reich potem, jak przeniósł się do Ameryki, stworzył takie laboratorium orgazmu, to się nazywało, gdzie uprawiał różne takie dziwne eksperymenty. No wtedy jeszcze w Ameryce nie było tak postępowo i zamknęli go najpierw do psychiatryka, a potem do więzienia, gdzie zresztą popełnił samobójstwo. Ale już w następnym pokoleniu inny przedstawiciel szkoły, czyli Herbert Marcuse, no to już stał się takim guru rewolucji seksualnej amerykańskiej w latach 60., który uważał, że obalenie kapitalizmu powinno polegać na przyznaniu, zastąpieniu kapitalistycznej zasady efektywności przez zasadę przyjemności. Ta zasada przyjemności to nic innego jak uwolnienie erosa, czyli spontanicznej siły jednoczącej człowieka z samym sobą i z innymi. I tu też właśnie tak jak u Marksa figurą taką mitologiczną rewolucjonisty był Prometeusz, tak, który przynosi ludziom ogień, wyzwalając ich spod zależności od bogów. Tak, ma być to nie Prometeusz, tylko eros, i to eros narcystyczny, tak? co bardzo wyraźnie podkreśla. Chciałbym parę słów chociaż jeszcze o Gramscim, jeśli można. To był włoski komunista, który
Wprawdzie większość życia spędził w więzieniu, ale nie była to jakaś specjalna martyrologia, bo jednak dawny kolega partyjny z Partii Socjalistycznej, czyli Benito Mussolini, nie pozwoliłby tak cierpieć zbytnio. W każdym razie w więzieniu Gramsci miał dużo czasu, no więc pisał tak zwane zeszyty więzienne i również właściwie podobnie, tylko w sposób nieco bardziej zakamuflowany niż frankfurczycy, bo jednak chciał uchodzić za komunistę ortodoksyjnego, twierdził, że baza i nadbudowa wpływają na siebie wzajemnie. Tak? To nie jest jednokierunkowe działanie. I że w dodatku, żeby podkreślić to, że nadbudowa jest równie ważna, to jakby wszedł w polemikę z takim ówczesnym głównym ideologiem bolszewików, czyli Nikołajem Bucharinem, bo mówi tak, jeżeli, zadał mu takie pytanie, tak, jeżeli zmiany w nadbudowie są pochodną zmian ekonomicznych, to gdzie pozostaje miejsce dla działalności rewolucyjnej? Przecież w takim razie należałoby spokojnie czekać, aż dojrzeją siły wytwórcze do takiego poziomu, w którym rewolucja sama się właśnie dokona, prawda? No, nie trzeba jej przyspieszać, to można by porównać do takiej sytuacji, jak przecież jak ktoś chce mieć jabłko dojrzałe, tak? No to czeka, aż ono dojrzeje na drzewie, aż w końcu ono spadnie. No to rewolucja byłaby takim potrząsaniem jabłonią, żeby przyspieszyć ten upadek. No więc w takim razie, skoro mamy prowadzić działalność rewolucyjną, mimo że jeszcze nie dojrzały warunki rewolucji tej, no, takiej politycznej, no to w takim razie w jaki sposób? Ano właśnie przez dążenie do zmiany, do zdobycia hegemonii kulturowej jako wstępu do hegemonii politycznej. Czyli tu jeszcze dokonując innego porównania do typu wojny, mówi, ponieważ społeczeństwa zachodnie, kulturalne społeczeństwa europejskie, tak, w przeciwieństwie do zacofanej Rosji, mają jednak silnie rozbudowane to, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, to atak frontalny na to społeczeństwo nic nie da. Zresztą pokazała działalność na przykład terrorystyczna bojówek Nowej Lewicy w latach 60., tak? RAF-u, Czerwonych Brygad i tak dalej. To jest stosunkowo łatwo poskromić. Tutaj, jak mówi, trzeba prowadzić wojnę pozycyjną. To znaczy trzeba wydzierać się, żeby system obronny społeczeństwa burżuazyjnego przełamać, to trzeba prowadzić wojnę pozycyjną, która polega na wdzieraniu się w słabsze odcinki, tak? Czyli na przykład i jednocześnie będąc cierpliwym, nie możemy wszystkiego naraz, ale zdobędziemy jedną gazetę, zdobędziemy jedną katedrę uniwersytecką, tak? Zdobędziemy jakąś jedną akademię, czy tak dalej. To Gramsci nazwał też bierną rewolucję, tak? Okop po okopie, aż w końcu przełamiemy cały front. I kto winien taką walkę prowadzić? No, główny tekst Gramsciego, nawiązujący oczywiście do kanonicznego dzieła, włoskiej myśli politycznej, czyli do księcia Machiavellego, nosi tytuł Il Principe Moderno, czyli nowoczesny książę. Kim jest nowoczesny książę? Nowoczesny książę nie jest jednostką. Nowoczesny książę jest kolektywem. Nowoczesny książę to partia, a w szczególności właśnie ten najbardziej świadomy człon partii, ta jakby partia wewnętrzna, partia elitarna,
ta, która właśnie prowadzi tę wojnę kulturową. Prawda? No i jeszcze na zakończenie trzeba powiedzieć, jaki jest najważniejszy przeciwnik do pokonania dla nowoczesnego księcia i główny cel biernej rewolucji. No, tym wrogiem jest właśnie religia, a celem totalna laicyzacja społeczeństwa. Nowoczesny książę, pisze Gramsci, powinien być poświęcony sprawie reformy intelektualnej i moralnej, a więc sprawie religii i poglądu na świat. Nowoczesny książę zajmie w ludzkiej świadomości miejsce bóstwa, stając się podstawą nowoczesnego laicyzmu oraz pełnej laicyzacji całego życia i wszystkich stosunków obyczajowych. Dziękuję bardzo.